Żużel XD. Ten sport jest dla mnie absolutna zagadka. Drugi najpopularniejszy sport w Polsce. Widziałem kiedyś źródła, które podawały, że jednak pierwszy. To jest jakby jakaś alternatywna rzeczywistość, która czasem się załącza niechcący do naszego świata. Gdzie w tamtym wszechświecie to żużel jest najbardziej popularnym sportem świata. Tylko nie wiedzieć czemu ta anomalia występuje tylko w Polsce i objawia się bardzo sporadycznie i nie bezpośrednio. Na przykład narodowy zostanie wykupiony na jakieś mistrzostwa albo jakiś zmarzlik wygra sportowca roku. Ale absolutnie i tak nikt nie zna nikogo, kto ogląda żużel XD. Moim zdaniem astrofizycy powinni się tym zainteresować. Żadna poważna redakcja sportowa nie ma rozbudowanej sekcji żużla. Żadna poważna stacja telewizyjna nigdy nie puści w prime time żużlu. Widzieliście kiedyś żużel na olimpiadzie? Spytajcie się za granicą kogokolwiek o żużel. A jeśli to nie jest błąd wszechświatu, to może jest to spisek. Coś jak w teorii spiskowej, że seks nie istnieje. Tak samo tutaj. Żużel tak naprawdę nie istnieje. To mafie, służby i loże wciskają nam kit, że tu my to oglądają. Tylko jakimś dziwnym trafem nikt tego mitycznego żużla nie widział. No bo umówmy się, każdy kiedyś chociaż raz grał w piłkę. A widziałeś kiedykolwiek żużel? Znasz kogoś, kto widział żużel? No, wniosek jest prosty. Zaraz zlecą się różni masoni, co niby będą potwierdzać, że oni są fanami żużla. Ta. No niby ktoś tam jakieś filmiki może widział, ale bądźmy szczerzy. Kto wierzy w takie bujdy? Wszystko w tych czasach da się sfabrikować. Żużel nie istnieje.